Tak jak prosiłem, jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę, zapraszam do przodu, bo dzisiaj będzie trochę interakcji, będę miał parę pytań do Was. No bo tak jak ja dzisiaj dam Wam kilka rzeczy, będę też potrzebował wkładu Waszego, żebyśmy mogli przez całą sobie przejść. I zacznijmy od tego, o czym nie będzie dzisiaj. Znaczy dzisiaj nie będzie o poprawności językowej, nie będzie o strukturach, wystąpieniach publicznych, ale będzie odpowiadać sobie na jedno zasadnicze pytanie, czyli dlaczego tacy ludzie jak ja, Natalia czy Rafał, który będzie występował później, w ogóle mają pracę. Znaczy dlaczego tak jest, że coś tak prostego, coś co teoretycznie jest naturalne, nie wymaga nic od Was, takie jak mówienie, no wymaga treningu, wymaga praktyki, no i nie jest takie łatwe, nie jest takie proste. I jak to jest, że tacy ludzie jak Wy, którzy są specjalistami, ekspertami, osobami wybitnymi w tym, co robią, mają problem z czymś tak teoretycznie banalnym i prostym, jak wystąpienia publiczne. Ja nazywam się Norbert Marek i to, co robię na co dzień, to robię de facto trzy rzeczy. Po pierwsze, pomagam przedsiębiorcom w trudnych decyzjach i w trudnych komunikatach. Bardzo często jestem w nimi w sytuacji, w której trzeba zgłosić bardzo dużo ludzi. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu, kilkuset osobach. Pomagam budować taką komunikację kryzysową po to, żeby dla jednej i dla drugiej strony było to jak najbardziej miękkie lądowanie, nie tylko pod kątem prawnym, ale również pod takim kątem, żeby zachować się jak człowiek. A druga rzecz, to pomagam freelancerom, również stand-uperom, funderom w przygotowaniu do prezentacji biznesowych, do pitchów przed inwestorami, niezależnie od tego, jak to będą inwestorzy, czy to będą inwestorzy polscy, czy to będą inwestorzy zagraniczni. I całe swoje wystąpienie dzisiaj podzielę na takie dwie części. W pierwszej części porozmawiamy sobie na takim wysokim poziomie, czyli dlaczego w ogóle tacy ludzie jak ja mają pracę. I na drugim poziomie, takim niskim, co de facto z tym możemy zrobić. Dam Wam trzy takie pytania, z których będziecie mogli skorzystać sobie na co dzień przed każdym wystąpieniem, aby każde Wasze wystąpienie było lepsze, skuteczniejsze i żebyście Wy przede wszystkim czuli się w tym bardziej pewnie. Okay? No i moje pytanie do Was na sam początek, bo zaraz będzie mój wkład, to dlaczego tak w ogóle jest, że tacy ludzie jak ja, Natalia, Rafał w ogóle mają pracę? To jest pytanie do Was, po co w ogóle uczyć się wystąpień publicznych komunikacji, dlaczego teraz ludzie jak Wy, specjaliści, eksperci, w ogóle mają z tym problem. A my nastawiamy sobie z mikrofonem, więc jak Ty chcesz, to śmiało. Zapomniałam samą odpowiedź, bo nikt nas tego nigdy nie. To jest półprawda. Bo uczą nas, ale nie tak, jak powinniśmy występować. Tu od razu idziemy do punktu pierwszego. Bardzo często, gdy pracuję z ludźmi, cofamy się do jednej sytuacji. Szkoła podstawowa, tablica, zajęcia z matematyki, dodawanie ułamków, śmiecami. Bardzo często ludzie, którzy mają problem z wystąpieniami publicznymi, mają go po jakichś wydarzeniach. Naturalnym dla nas jest się komunikować. I to nie jest tak, że szkoła nas nie uczyła tych wystąpień, uczyła nas, ale w zły sposób. I zaraz o tym też sobie powiemy. Taką pierwszą rzeczą, którą chcę Wam przekazać, to to, co prawdopodobnie nastąpi dzisiaj po moim wystąpieniu, nastąpiło po poprzednich wystąpieniach, czyli ewaluacja. Bardzo często, gdy rozmawiam z ludźmi, ludzie skupiają się na jednej magicznej technice, na trzech sposobach, na pięciu technikach, aby kogoś przekonać. Znaczy, po wystąpieniu przychodzą do kogoś i mówią, stale znam taką jedną magiczną technikę, trzy sposoby na, no i myślą, że sprawa jest załatwiona. Problem z wystąpieniem jest taki, że żadna z tych technik nie zadziała, dopóki nie odpowie sobie na jedno pytanie. Czyli do kogo mówimy, w jakich warunkach i do kogo chcemy dotrzeć. Bez tego żadna porada dotycząca mówienia szybciej, wolniej nie ma kompletnie sensu. Bardzo często też ludzie mówią, że żargon jest czymś, czego powinniśmy unikać. To nie jest prawda, bo okazuje się, że wystąpienia eksperckich żargon jest tym, co sprzedaje. To znaczy, jeżeli mówicie do grona ekspertów i używacie żargonu, to okazuje się, że żargon jest fundamentem tego, czy w ogóle potraktują Was jako partnera do rozmowy. Bez tego żargonu, bez odpowiedniego słownictwa, no nie będziecie na podobnym poziomie, nie będziecie mieli możliwości rozmawiać. Okej, okay, także mamy jedną rzecz. Kto jeszcze chce tutaj dorzucić? Nie ze względów wizerunkowych, tak? Mamy coś do przedstawienia, jakąś prezentację, czy to, nie wiem, jakimś inwestorom, czy komukolwiek, no i chcemy po prostu dobrze wypaść, tak? Żeby zostać też odebranym jako profesjonalista w tej dziedzinie. No a jednym z elementów to jest właśnie dobre przedstawianie, tak? Dokładnie tak. I tu mamy kolejny problem, bo znowu cofnijmy się do tej szkoły, albo na uczelni, tak jak tutaj, albo nawet w biznesie. Dlaczego tak jest, że gdy jesteście w szkole, na uczelni, bądź w innym miejscu, ludzie was słuchają? Odpowiedź jest bardzo prosta, bo nauczyciel, gdy siedzi, dostaje to. Dostaje gotówkę, dostaje pieniądze, dostaje hajs. Czyli jak wygląda przepływ wartości? On tam siedzi, wy tam stoicie, on was słucha, wy do niego mówicie, on zarabia, wy się płacicie. Tak to wygląda. I teraz, dlaczego tak jest? I to jest problem, ponieważ praktycznie każde wystąpienie publiczne, którego się niestety uczyliście i chcieliście dobrze wypaść, sprowadza się do jednej rzeczy. Grupa, z którą rozmawiacie, miała płacone za to, że was słucha. Nauczyciel dostawał wynagrodzenie, akademik dostawał wynagrodzenie, członek waszego zespołu dostawał wynagrodzenie, że tam siedział. No,
okej, miał to ewaluować biznesowo, ale nie musieliście tak mocno przykuwać jego uwagi, nie musieliście zrobić tak zwanego buy-inu, mówiąc pięknie po staropolsku, czyli to wykupować jego uwagi i sprawić, żeby ta słowa słuchała. I to jest problem, ponieważ to, czego nauczyliście się przez 15, 20, 30, 13 czy kilkadziesiąt lat waszego życia, to jest jeden przepływ. To znaczy przepływ pomiędzy stroną, która słucha i dostaje za to pieniądze, bądź tego rodzaju wartość, i was, który mówicie. No i waszym głównym kryterium jest to, żeby dobrze wypaść. I tu jest drugi problem w szkole, ponieważ kiedy w szkole mamy do czynienia z dobrym wystąpieniem czy na uczelni? No kiedy jesteś bezbłędny. Kiedy tam mówi, że jesteś, czy tam ja mówię o tym, ej, odpowiedziałeś bezbłędnie na daną rzecz. Zgodnie z kryteriami, kluczem tym, na czym nam zależy, odpowiedziałeś w taki sposób, że jest okej. Okay. A piątka co mówi? Mówi bardzo prostą rzecz. Bądź spoko, czyli bądź bezbłędny. Nie musicie do tworzenia wartości, nie musicie do generowania wartości, nie musicie do podawania przepływu z drugiej strony, czy takiego dopasowania do drugiej strony wystąpienia, by to było dalej ciekawe. Nie wiem, ile mówisz takich sytuacji, ja niestety nie miałem żadnych, żeby nauczyciel po prezentacji mi poszedł i powiedział, ej, spadaj, to była dobra prezentacja, zmieniłeś moje życie, jedziemy na TEDxa, będzie tam występował. No nie miałem takich sytuacji. Nie tak jest to nieoprądzę. Teraz, dlaczego to jest znowu problem? Bo macie nawyk tworzenia niewartości. Nawyk tworzenia niewartości do drugiej strony. I problem z tym związany jest taki, że dopóki nie zmienicie tego nastawienia, nauczycie się tworzyć tej wartości i opakowywać to w taką formę, która dla drugiej strony jest sensowna, to nic z tego nie widzicie. I trzecia rzecz, której zaraz powiem, to zaraz, chyba że ktoś tu jeszcze coś dorzucić od siebie. Widzę kilka osób, które tak... Muchy. Dobra, trzecia rzecz ode mnie, to w sytuacji, w której zakładam i statystycznie patrząc w swoim ludzi, przynajmniej między 20-30% takich ludzi jest teraz na sali, to bardzo duża część ludzi myśli mówiąc. Co to znaczy? Znaczy, gdy wypowiadam na zewnątrz to, co chcę powiedzieć, dopiero do mnie dociera, co mówię, po co, w jakim celu i kształtuje swoją myśl. Dla dużej części z was również to będzie tekst pisany. Bierzecie kartkę, piszecie, krystalizujecie swoje myśli. Potem to poprawiacie, bo orientujecie się, o co wam chodzi. I to jest kolejny problem, bo waszą rolą jako mówcy nie jest dowiedzenie się, o co wam chodzi, tylko przyjście z terenem, z konkretną strukturą na drugiej stronie, żeby was zrozumiała. Czyli zanim to wszystko się wydarzy, to co musicie zrobić, to po pierwsze wykrystalizować wasze myśli, złapać tę konkretną formę i gdy już to zrobicie, dopiero zastanowić się nad formą przekazania tego dalej. Okay? Czyli trzy problemy. Pierwszy problem, skupienie się na technikaliach, czyli skupiamy się na tym, czy mówić szybciej, czy wolniej, na magicznych technikach, które nic nie zmieniają. Dwa, nie myślimy o odbiorcy, nie myślimy o wartości dla niego. No i trzy, nie wiemy do końca, co powiemy, nie wiemy, jaki jest cel tego, co mówimy. I mamy problem, ponieważ orientujemy się dopiero w trakcie mówienia, o co nam chodzi. Okay? No i teraz pojawia się pytanie, co z tym zrobić. No nie ma do tej pigułki. Znaczy, jeżeli ktoś z was liczy, że teraz wyjdzie mi w ciągu 5 minut na filmie temat i na zawsze będziecie mieć rozwiązanie, to nie. Te pytania, które mam dla was przygotowane, są bardzo proste, pod klasycznej retoryki, ale jej głównym celem jest jedna rzecz. Pokierowanie was na drogę wystąpienia publicznie. To mogą być różne wystąpienia. To mogą być wystąpienia sprzedażowe, w pracy, być może nawet na uczelni, jeżeli ktoś z was wykłada, to nie ma najbliższego znaczenia, to jest pewnego rodzaju kierunek. Bo wystąpienia publiczne nie są teraz, to znaczy nie ja występuję publicznie. Znaczy wy też, każdy z was, osób, która się odbywała, również występuje publicznie. Każda interakcja, każda komunikacja, którą macie, jest wystąpieniem publicznym. Do momentu, w którym nie przeskoczycie tego myślenia, tego założenia, to za każdym razem będziecie mieć formę, bo będziecie tylko taki okazję, jak ja odpiakuję mam teraz, ćwiczyć wystąpienia publiczne. Więc pierwsza podstawowa, bardzo ważna rzecz, musicie zrozumieć, że każda wasza komunikacja i już wtedy brzmi, w celu waszej rozmowy jest wystąpienie publiczne. No i pierwsze pytanie, które warto sobie zadać, do kogo mówię, do kogo chcę trafić. Nawet dzisiaj, gdy przygotowałem to wystąpienie, tutaj zasmucę część z was, nie chciałem do każdego z was trafić. Znaczy jest na sali kilka osób, których myślałem, właściwie nie konkretnych osób, ale profil ludzi, do których chciałem mówić. I mogę strzelać w taki sposób, że uda mi się zrobić tak ogólne przykłady, że trafię do każdego z was i super by tak było, ale z samego założenia to, co mówię, jest targetowane, dopasowane do części z was. Do tak zwanych systemów poznawczych, do waszych przykładów, waszych doświadczeń, waszych metafor, do tego, co z wami rezonuje. Nie do wszystkich ludzi. Więc pierwsza rzecz, do kogo mówię, do kogo chcę trafić. Druga rzecz, to po co mówię? Znaczy, jaki jest cel tego, co mówię? Jaką funkcję ma spełniać ta treść, którą chcę przekazać? Bo kompletnie inaczej będę mówił z innym celem do ludzi, które chcę do czegoś przekonać, a inaczej będę mówił do ludzi, które chcę coś wyjaśnić. Tak jak staliśmy pod tą tablicą szkolną i tłumaczyliśmy. I zauważcie jedną rzecz, która tam się dzieje. Nauczyciel zadaje ci pytanie, a ty wyjaśniasz. Twoim celem jest wyjaśnienie i pokazanie, że rozumiesz. A w wystąpieniu biznesowym, sprzedażowym, twoim celem nie jest wyjaśnienie usługi, bo każdy zakłada, że wiesz, co robisz. Twoim celem jest sprzedaż, tak? Tej wartości, którą przygotowałeś.
przygotowałaś te dwie strony, aby to do kogoś mogło trafić. OK? I trzecia rzecz, trzecie pytanie, które również będzie dla was ważne, to czy mam coś wartościowego dla drugiej strony w ogóle? Zarzuca się takie słowa Henry'emu Fordowi, że gdybym dał ludziom to, co oni chcą, czego się chcą, to dałbym im szybsze konie, a dałbym im samochody. Podobnie jest z klientem. Bardzo często klient ma pewnego rodzaju oczekiwania, ale ma też potrzeby. I teraz często jego potrzeby i te oczekiwania nie są dokładnie tym, czego faktycznie potrzebuje. Być może dzisiaj potrzebowalibyście tego wystąpienia profesora Wraczyka, ale dostajecie coś innego, trochę z innego punktu widzenia. Z innego targetu, z innego celu, bo waszym celem nie jest poprawne mówienie po polsku, ale dotarcie do ludzi, skupienie ich uwagi, pokazanie im wartości, którą macie. Okay? Wyobraźcie sobie bardzo prostą rzecz. Czy jest ktoś na sali, kto lubi karę? Dobra, jest na sali, kto nie lubi karę, ale tak totalnie. Dobra, nie ma takiej osoby. Mam taką jedną przyjaciółkę, która lubi tylko żużel. Nie wiem, czy wiecie, co to jest żużel. Żużel to jest taka kawa budowlana. Macie słoik, wrzucacie tam wszystko czarne, co macie pod ręką, zalewacie to wodą, mieszacie. I ona nie wypije żadnej nigdy innej kawy niż takiej, ponieważ się przyzwyczaiła, bo jej ojciec był budowlańcem, jeździ ją po budowach i za każdym razem w ogóle pierwszy raz próbowała kawę, jej punkt referencyjny do żużlu. Podobnie jest z odbiorcą. To znaczy, gdy macie odbiorcę po drugiej stronie, to nawet jeżeli powiecie komuś, dobra, chcesz kawę, dam ci kawę, to jest za mało. Musicie dowiedzieć, jakie kawę chce, czego faktycznie potrzebuje, jakiej nuty sensorycznej chce. I uwaga, to, że macie wartościowy produkt, nie oznacza, że nawet ten produkt warty zaspokaja czyjeś potrzeby, będzie tym, czego to ona faktycznie potrzebuje, ponieważ jego oczekiwania bądź jej będą inne, ponieważ ma inne punkty odniesienia. I często wasz produkt, który będzie dobry, nie będzie dla tej osoby, a będzie za dobry, za tani. OK? I teraz załóżmy, już mamy tą kawę. Wiem, że ktoś chce tej kawy. To mamy różne formy podania tej kawy. Możemy komuś podać kawę w porcelanie, takiej bardzo cienkiej, te doznania smakowe będą inne, niż sytuacja, gdy podamy tą kawę w Bolesławcu, gdzie ta ceramika jest bardziej gruba. Ale jeszcze inaczej będzie, kiedy podacie komuś w czerwonym kubku pewnej marki kawowej, który dostaliście w gratisie, bo kupiliście kawę, akurat nie było żółtej kawy i jej marki, tylko czerwone. OK? Więc po pierwsze wartość, czy ta druga strona dostaje to, czego potrzebuje, po drugie forma. OK? Czyli forma, która dla tej drugiej strony będzie akceptowana, będzie przyjazna, będzie bardzo bliska jej duszy, ciała. I teraz tu mamy problem, ponieważ, tak jak wam powiedziałem, dużo w tych rzeczy jest subiektywnych, bo będzie subiektywne. Są pewne rzeczy związane z wystąpieniami publicznymi czy z komunikacją, które są uniwersalne, bo każdy z nas jest człowiekiem, ale każdy z nas inaczej przeżywa rzeczywistość zewnętrzną. I to, na czym nam zależy, to to, aby do tego człowieka, do tej sytuacji, do tego kontekstu znaleźć ten sens, tą wartość, żeby ją sprzedać. Dlatego tak dobrze, zwłaszcza w waszych usługach, będzie działać sprzedaż doradcza. Ja też działam w HR, bardzo często pracuję jako interim manager i nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy spotkałem jednego handlowca, który mi powiedział: panie Robercie, panu nie sprzedam. Tam jest nasza konkurencja, tam to rozwiązanie kosztuje tyle, ile jest tańsze dla nas. Może długofalowo będzie gorsze, ale w następnych 5 lat nie potrzebujecie takiej funkcjonalności, to jest 3 razy tańsze dla nas. Tam jest kontakt, no nie powinno być kontakt do konkurencji, ale dalej. I wiecie co? Ja nie kupiłem tego produktu, ale poleciłem go do 5 różnych firm, gdzie 5 razy to zostało wdrożone. Jedna i druga strona wygrała, ponieważ ta druga strona wiedziała, jaka wartość dla mnie jest i potrafiła stanowczo, jednoznacznie odpowiedzieć, co będzie wartością. OK? I podsumowując, żebyśmy sobie to zebrali do kupy. Po dzisiejszym dniu. To, co chciałbym, żebyście zrobili. To, co chciałbym, żebyście zrobili, to te 3 pytania. Po pierwsze, do kogo mówię i do kogo chcę trafić? Po drugie, jaki mam cel? Jaką funkcję mam mieć to, co będę mówił? Po trzecie, jakiego rodzaju wartość chcę tej drugiej stronie? I w jakiej formie to poda, aby na drugiej stronie to było jak najbardziej wartościowe. OK? I zapamiętajcie, kawę, bo kawa jest dobra dla każdego, tylko nie każdy ją lubi w takiej samej formie.